Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ostatnia dekada sierpnia zapowiada się w kinie niezwykle interesująco, zwłaszcza, że dziś będziemy mówić o kinie polskim, o którym dawno nie było okazji porozmawiać. Porozmawiajmy zatem z naszym gościem Rafał Mościcki. Witam Cię bardzo serdecznie. Absolutny miłośnik polskiego kina, więc chciałem Cię przed tym gdyńskim festiwalem, bo to się już zbliża dużymi krokami, zapytać, czy lepszy wróbel w garści niż właśnie te liczne filmowe nasze polskie gołębie ostatnich miesięcy. Oczywiście to nawiązanie też do tytułu filmu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja powiem szczerze, że bardzo, bardzo mocno czekałem na film Tomka Grosowskiego, dlatego że to jest kino, które no, porusza serca, bo to jest takie kino mało miasteczkowe, z dużą ilością humoru, z dużą ilością takiego dystansu. Można powiedzieć, że takie kino trochę z taką nostalgią, coś się pięknego na tym filmem unosi takiego i patrząc na to, że to jest debiut pełnometrażowy Tomka, którego wszyscy znamy na pewno z muzyki filmowej, bo jest on naprawdę niesamowitym kompozytorem. Ja do tej pory teraz, nawet jak teraz rozmawiamy, to mam w głowie brzmi mi muzyka do filmu Sztuczki. Myślę, że bardzo mocno wyczekiwany film i bardzo fajnie dopieszczony ten film jest. I myślę, że każdy znajdzie tam na pewno coś dla siebie. Zanim opowiemy, trochę zdradzimy Państwu troszkę tych scen filmowych, które się znajdują w tym obrazie, to już skoro już wspomniałeś Tomasza Gąsowskiego, który zresztą pamiętam na jednym z festiwali polskich lam tutaj gościł na dworcu PKP, jak śpiewała znana szansonistka. Tak, no, to było fajne wydarzenie. Tam mieliśmy kiedyś jednym z poczekalni mieliśmy salę kinową i to był rok, w którym zajmowaliśmy się muzyką filmową, czyli muzyka filmowa była na tapecie i Tomasz Gąsowski przyjechał jako specjalista od muzyki. Pokazywał nam te przepiękne, że tak powiem, tradycje polskie też, bo przypomnę, że mamy niesamowitych kompozytorów, którzy tworzą muzykę do filmu, bo to jest nie lada sztuka zobrazować. A jak już ktoś potrafi tak obrazować, to się czeka na to, co zrobi Tomasz Gąsowski. Ale przyznaj sam, no późny debiut, co? Późny, jak ponad 60-latka. Późny debiut, ale wierność tematowi, bo temat piłki nożnej się pojawił w jego filmie krótkometrażowym, który się pojawił też u nas na festiwalu, więc my czekaliśmy na ten debiut i doczekaliśmy się i fajnie, że ten wróbel będzie. No więc właśnie, porozmawiajmy teraz troszeczkę oczywiście o filmie, historii, która pokazuje nam tak naprawdę też i chyba takie bardzo to współczesne, aktualne, nawet się czasem nie spodziewamy, że to życie XXI wieku, nie? Bo żyjemy gdzieś w większych czy mniejszych metropoliach, a tutaj trochę on nas znowu sprowadza, w tym swoim pierwszym filmie, o którym mówisz, wprowadził nas w dzielnicę. Tutaj wprowadza nas w inną miasteczkowość, czy małą miasteczkowość, prawda? Gdzie, tak jak powiedziałeś, boisko, tak jak remiza strażacka i kościół odgrywa niepośrednie role. I do tego listonosz, czyli nasz tytułowy Remek Rubel jest listonoszem, co też pokazuje, jak ta Poczta Polska jest ważna w tym momencie, bo no, listonosz to był ten ktoś, kto donosił rentę, donosił wszystkie najważniejsze informacje kiedyś, a teraz też to pozostało. Też ten listonosz jest symbolem. Listonosz i psy to są też historie, które można opowiadać, więc tak naprawdę dużo jest takich punktów odbicia w tym filmie, które mogą nas poprowadzić przez tą małą miasteczkowość, no ale myślę, że ta piłka nożna to jest jednak klucz wszystkiego. Natomiast aktorsko, co te dwa filmy, o których wspomniałeś, wiąże, to oczywiście postać Jacka Borcińskiego, który gra i w jednym filmie, my celowo nie wymieniamy tytułów, ale Państwo się dowiedzą dlaczego już niebawem, który gra w tym pierwszym filmie i tutaj też, i też chyba jest po prostu miłośnikiem futbolu, skoro godzi się na tę rolę, gdzie piłka też u niego odgrywa istotną rolę. Tak, ta piłka nożna na tym takim poziomie regionalnym, ona jest niesamowita, bo to jest tak, że się chłopaki skrzykują i grają w tych A-klasach, B-klasach i przyznam się szczerze, że ja kiedyś nawet byłem na jakiejś imprezie rodzinnej w małej wiejskiej miejscowości, gdzie odbywał się mecz A-klasy i to się naprawdę fajnie oglądało, bo tam żyją trybuny, tam inaczej się sędziuje, tam inaczej się patrzy na tych zawodników, na ich determinację, widać ten krew pod i łzy i to jest myślę coś, czego wielu brakuje. Nie? Właśnie w dużych miastach, idąc na duże stadiony, to my nie czujemy tego, jak... Tej bliskości murawy. Murawy, nie? Niemal jak blizn angielskie, a poza tym też tego napięcia, tego temperamentu tych piłkarzy, tego, że cała wieś o tym przez tydzień rozmawia, tak, czy małe dokładnie, miasteczko, poza tym ja pamiętam, jak dzisiaj z dzieciństwa też mecze Old Boyu zawsze na tych wszystkich festynach, gdzie grali ludzie, ci, którzy chcieli grać w piłkę. I myślę, że to jest,
to jest jeden z elementów tego filmu, no ale pojawia się Piotr Ogucki, pojawia się Krzysztof Stroiński, na którego ja bardzo czekałem na ekranie, żeby zobaczyć go w takiej roli. Uaktywnił się ostatnio, tak, prawda? Tam mamy takie dwie postaci Marzenki, sąsiadki, i mamy dziadka, którego on nie znał tak naprawdę. I tutaj się zaczyna historia, tutaj my nic oczywiście nie spoilerujemy, zachęcamy do tego, żeby się jak gdyby oddać temu kinu, bo jest to bardzo piękny film. Ja mogę zdradzić też, że on na 100% będzie w konkursie głównym na Festiwalu Filmów o Polskie Ramy w kategorii filmów pełnometrażowych, fabularnych, bo sobie nie wyobrażam festiwalu bez takiego filmu. No to ten temat zakończyliśmy, to teraz podamy Państwu pytanie konkursowe, właśnie o którym mówiliśmy, więc proszę teraz uważnie wsłuchać się w pytanie naszego gościa. No, prawie 10 lat temu, ale może niecałe 10 lat temu, pojawił się Tomasz Gąsowski swoim filmem krótkometrażowym na Festiwalu Filmowym Polskie Ramy. No i chodzi nam o tytuł tego filmu. Trzeba trochę poszperać w internecie, zobaczyć, jakie inspiracje były tym, co pozwoliło temu wróblowi powstać wreszcie po tylu latach. No i tytuł filmu Tomasza Gąsowskiego, krótkometrażowego, który jako pierwszy wyreżyserował. No i myślę, że zadanie nie jest trudne. Piszą Państwo pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze poprawne odpowiedzi honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. No i na koniec, bo zacząłeś właściwie nasze spotkanie od tematu muzyki i od dźwięku. Ja zawsze w polskim kinie zwracam uwagę na muzykę i dźwięk, bo mam wrażenie, że wiesz, kiedy się słucha tych hollywoodzkich ścieżek, że to jest ta słabość, że gdzieś te mikrofony nie są dostosowane. To, co oglądałem z tego trailera, to właśnie jestem ciekaw muzyki u Gąsowskiego, który przecież ma to wprawne ucho, bo on zaczynał tak naprawdę tę swoją karierę od muzyki. Dostaliśmy Oscara za dźwięk jako Polska, za strefę interesów, więc tutaj to zobowiązuje. To poprzeczka jest coraz wyżej i myślę, że muzyka to nie tylko ilustracja, to są te akcenty, które nas jak gdyby unoszą i powodują, że pamiętamy dany film. Ja na przykład muzykę Tomasza Gąsowskiego bardzo cenię, bo dzięki temu pamiętam te wszystkie filmy. Wystarczy, że sobie przypomnę muzykę, to jest działanie na zmysły, nie? I myślę, że to jest cudowna lekcja, więc myślę, że wielu widzów też wróci do filmów z muzyką Tomasza Gąsowskiego, bo to jest plan. A natomiast jest to cudowny film na zakończenie wakacji i myślę, że warto pójść do kina. Te wakacje są zresztą znakomite w kinach, bo i przecież Deadpool, Wolverine, Romulus, Obcy. Tak. Także widzowie chodzą do kina i to jest też radosne, że te wakacje w kinie nie są sezonem ogórkowym. No i warto zakończyć właśnie chociażby je polskim kinem, do którego staramy się Państwa nakłaniać. Naprawdę kilka ciekawych propozycji przed nami filmowych, jeśli o polskie kino chodzi. Na pewno o tym będziemy mówić we wrześniu. A za tydzień zapraszamy Państwa na smakowity kąsek, jeśli chodzi o to, o jakim filmie będziemy opowiadać. Dlaczego smakowicie, powiemy Państwu za tydzień w duecie właśnie z Rafałem Mościckim. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. A Państwu życzymy udanych filmowych seansów.